Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Można powiedzieć, że zabrakło nam jednego zawodnika dzisiaj. No tak samo jak w poprzednich konkursach drużynowych, jednak brakuje takiego zawodnika jednego, z którym można było wtedy walczyć faktycznie o pozycje medalowe. Może nawet nie tyle zawodnika, co jeszcze umiejętności tego zawodnika, bo zawodnicy by się znaleźli. Natomiast przy tak wyrównanym poziomie, jaki prezentują inne ekipy, ten jeden zawodnik decyduje o tym, czy faktycznie można walczyć o medal, czy się walczy o te miejsca pozostałe. To siódme miejsce można uznać za sukces, zadowalający wynik. Nie uznawałbym tego w kategorii sukcesu. Myślę, że faktycznie znowu niewieleśmy stracili do szóstki, natomiast ta szóstka była takim jakbym bym powiedział, takim małym celem do osiągnięcia. Indywidualnie Piotrek Żyła, no zaszalał. On dzisiaj w końcu skakał tak, jak żeśmy to oczekiwali od początku. Takich skoków tutaj potrzeba było już od skoków treningowych, wtedy by ten konkurs indywidualny w jego wypadku całkiem inaczej wyglądał. Kamil Stok skakał na swoim poziomie, czy czegoś tam zabrakło? Oddawał podobne skoki jak wczoraj. Tutaj na końcu, szczególnie w tej drugiej serii, brakło, można powiedzieć, warunków. Znaczy nie tylko jemu, tylko pozostałym zawodnikom też tej ostatniej grupy. Jury zdecydowało się na obniżenie rozbiegu, w międzyczasie zrobił trudniejsze warunki i temu się nie udało odlecieć, natomiast te skoki były jak najbardziej dobre. Krzysiek Miętus też w porządku? No myślę, że skoczył po prostu swoje skoki, swój dobry konkurs. Jakie teraz plany? Czy wiadomo już, jaki będzie skład na Lahti? Jeszcze w kwestii jednego nazwiska dogrywamy. Myślę, że do dzisiaj wieczora, najpóźniej do jutra będziemy mieć pełny skład na Lahti. My wracamy do kraju jutro. Chcemy jeszcze jeden dzień poświęcić na skakanie w kraju, na mniejszej skoczni, żeby przed Lahti, która jest obiektem zdecydowanie mniejszym jak ten tutaj, tak troszeczkę zresetować zawodników. A wiadomo, kto na pewno pojedzie? Na pewno pojedzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Krzysiek Miętus, Maciej Kot, Olek Zniszczał. Ta piątka na pewno. Czyli Maciek Kot nie dostaje wolnego? Nie. Musi pracować do końca sezonu. Dziękuję w takim razie. Miłej podróży do domu. Dziękuję za uwagę.